21 listopada wspominamy błogosławioną Franciszkę Siedliską. Franciszka urodziła się 12 listopada 1842 roku w Rożkowej Woli koło Rawy Mazowieckiej. Od urodzenia była słabym i chorowitym dzieckiem. Ochrzczono ją 20 listopada. Rodzice zapewnili jej dobre, wszechstronne wykształcenie, jednak jak sama napisała, Pan Jezus nie był panem jej rodzinnego domu. Gdy miała 12 lat, w ich majątku zamieszkał kapucyn ojciec Leander Lędzian. Przygotował Franciszkę do przyjęcia pierwszej komunii świętej oraz bierzmowania i miał wielki wpływ na rozwój jej życia duchowego. W wieku 18 lat, wraz z rodzicami i bratem, Franciszka wyjechała do kurortów w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Francji, lecz mimo podejmowanych starań, stan jej zdrowia nie poprawiał się. Utrwaliło się natomiast jej pragnienie życia zakonnego, choć ojciec nie akceptował jej decyzji, gdyż pragnął wydać ją za mąż i już miał przygotowany plan. Po 5 latach rodzina powróciła do Polski. Franciszka mieszkała w majątku rodzinnym. Nieustannie dojrzewała w niej chęć życia zakonnego. Jej ojciec przed śmiercią ostatecznie zaakceptował jej plany i pojednał się z Bogiem. A gdy Franciszka miała 31 lat, upewniona, że Pan Jezus pragnie, by założyła nowe zgromadzenie zakonne, wyjechała do Rzymu. Papież Pius IX pobłogosławił jej pragnieniu. W Rzymie w 1875 roku powstało Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, czyli tzw. Siostry Nazaretanki, a Franciszka przyjęła imię zakonne Marii od Pana Jezusa, Dobrego Pasterza. Celem zgromadzenia było oddanie się Kościołowi i Ojcu Świętemu, wynagrodzenie Bogu za grzechy, którymi był obrażany, oraz życie w miłości i ofiary realizowane poprzez prowadzenie różnorakich dzieł apostolskich. Maria borykała się z wielkimi trudnościami. Pierwsza wspólnota sióstr w Rzymie opiekowała się dziećmi polskich emigrantów, a także osobami chorymi i starszymi. W 1885 roku wraz z 11 siostrami, co wtedy stanowiło połowę całego zgromadzenia, wyjechała do Ameryki, by tam założyć dom zgromadzenia. Także tam siostry opiekowały się dziećmi emigrantów i ludźmi potrzebującymi opieki. W takim samym celu Maria wysłała siostry do Paryża i Londynu. Początkowo siostry opiekowały się emigrantami polskimi, później także litewskimi. Do Polski siostry przyjechały w 1881 roku, zamieszkały i podjęły pracę w Wadowicach, a z czasem powstawały domy zgromadzenia w innych miastach. W kraju i poza jego granicami pomagały głównie dzieciom jako nauczycielki, a chorym jako pielęgniarki. Wzorem ich pracy była Święta Rodzina z Nazaretu. Maria zmarła w Rzymie 21 listopada 1902 roku w wieku 60 lat. 23 kwietnia 1989 roku w dniu beatyfikacji ojciec święty Jan Paweł II tak opisał jej działalność. Główne źródło odrodzenia społecznego widziała błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza zdrowej chrześcijańskiej rodzinie. Kontemplując boskie macierzyństwo Maryi, zwracała się ku ziemi i tym zadaniom, które człowiek ma na niej wypełnić, ku zadaniom małżeństwa i rodzicielstwa, ku godności sakramentu małżeństwa i ku wielkości posłannictwa katolickich rodziców. Pragnęła służyć miłości ludzkiej, a więc życiu i jego rozwojowi, aby to życie, ten człowiek, który urodził się z rodziców w łączności z Bogiem, rósł i dojrzewał w tej samej łączności. By życie wzięte z Boga było skierowane w swoim rozwoju ku Niemu, by w Nim odnalazło świadomie swojego Stworzyciela i Ojca. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza szczególnym charyzmatem życia według wzoru Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, abyśmy za jej przykładem umieli budzić w rodzinach chrześcijańskich pragnienie życia godnego ich powołania dla większej chwały Twojej i dla rozszerzania Twego Królestwa na ziemi. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Yeah.
Wszyscy święci, święte Boże.